pisanie listu w obronie praw człowieka to międzynarodowa akcja organizowana przez Amnesty International. Od wielu lat Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego w Kłodzku organizuje maraton pisania listów. Tegoroczny odbył się 6 grudnia. Organizacja tego maratonu już od kilku lat ma miejsce w murach naszej szkoły. Jest to akcja ogólnopolska, do której dołączyliśmy. Ja osobiście już 5 rok organizuję tę akcję, właśnie żeby uczulać młodych ludzi na prawa, które są łamane w Polsce i na świecie. Dzisiejsi bohaterowie właśnie, którzy zostali przedstawieni przez organizację Amnesty tutaj w Polsce, to głównie wspólny mianownik dla nich to młodość przede wszystkim. Są to osoby młode, których właśnie prawa zostały złamane, których wolność została ograniczona i naruszone właśnie podstawowe prawa, które są zapisane w katalogu praw człowieka. Idea maratonu pisania listów polega na tym, żeby napisać jak najwięcej listów w obronie praw konkretnej osoby i przesłać to do prezydenta, władz państwa, gdzie właśnie ta dana osoba ucierpiała w wyniku złamania właśnie tych podstawowych praw człowieka. Takie akcje są potrzebne właśnie w szkołach, żeby pokazywać młodym i uczulać właśnie na te problemy, które istnieją nie tylko właśnie w Polsce, ale i na świecie, gdzie nagminnie łamie się prawa człowieka. Wzięłam udział w akcji pisania listów w ramach akcji Amnesty International, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa działająca właśnie w obronie praw człowieka, które są łamane w różnych miejscach na świecie. Przede wszystkim wziąłem udział w maratonie pisania listów, ponieważ zainspirowały mnie cele danej organizacji, jaką jest Amnesty International, ponieważ uważam, że ze swojej szlachetności i swojej jakby zasięgu działania możemy my jako pojedyncze jednostki wpłynąć na losy ludzi, których historie są przedstawione w tegorocznym maratonie. Ponieważ, jakby to mówiąc dosyć kolokwialnie, w kupie siła. Myśląc, że jako jedna osoba nic nie możemy zmienić, tak naprawdę jesteśmy w błędzie, bo gdyby więcej osób tak myślało, to byśmy nie mieli wpływu na świat. Dzięki tej akcji dochodzi do upowszechniania wiedzy o wolności i prawach człowieka. Najważniejszym celem akcji jest wpływ na los ludzi, których prawa człowieka są łamane.